My kwestie cyberbezpieczeństwa rozumiemy w trzech wymiarach, czyli wymiar takiej administracji centralnej czy centralnych instytucji państwa, wymiar krytycznych sektorów, takich jak energetyka, jak ochrona zdrowia, jak sektor finansowy czy telekomunikacyjny i na koniec wymiar pojedynczych obywateli czy pracowników. W tym wymiarze administracji centralnej, no to tutaj oczywiście mamy wiele instytucji, które zajmują się cyberbezpieczeństwem, takich no, jak chociażby Ministerstwo Obrony Narodowej, Siły Zbrojne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Cyfryzacji. Oczywiście tych organów jest dużo. I ich rolą jest no, takie przygotowywanie legislacji, takie przygotowywanie procedur, ustalanie norm, żebyśmy mogli chronić zarówno nasze główne systemy informatyczne i dane, które w nich są przechowywane ze szczebla państwowego, jak też te chronić infrastrukturę krytyczną, chronić krytyczne sektory państwa. I to jest z pewnością rola tych wszystkich instytucji. Tutaj słowem klucz jest współpraca i współdziałanie, bo przy tak dużej liczbie uczestników, którzy mają pewne kompetencje, mają pewną odpowiedzialność, bardzo ważne jest, żebyśmy w ten sposób pokryli 100% zapotrzebowania i żeby nie było żadnych dziur, przez które hakerzy będą mogli wejść. Druga rzecz, która jest bardzo istotna i to jest właśnie moim zdaniem rola administracji, to jest przygotowanie pewnych sposobów działania. My powinniśmy mieć to gotowe, takie książki kucharskie. Jeśli dzieje się coś takiego, to robimy to. Jeśli dzieje się coś innego, to robimy coś innego. Cały czas oczywiście szukając miejsc, gdzie możemy zostać zaatakowani, przypuszczając, co się może dziać, czy prognozując, jakie mogą być zachowania tych, którzy chcą nas zaatakować. I teraz związek z przejściem do sektora prywatnego. My stawiamy tezę, że administracja państwowa nie jest sama w stanie zbudować bezpiecznej Polski. Dlatego, że potencjał sektora prywatnego w IT po tych 25 latach, jak ten sektor działa w Polsce, naprawdę ten potencjał jest duży. Czyli jakbyśmy zliczyli nawet taką prostą statystykę, liczba ludzi, którzy zajmują się IT w sektorze prywatnym, a w sektorze państwowym, no to oczywiście to są rzędy wielkości różnicy. I to, co my proponujemy, to jest właśnie współdziałanie sektora państwowego z sektorem prywatnym. To współdziałanie musi być zrobione, musi być przygotowane w sposób przemyślany i cieszę się bardzo, że została przygotowana strategia ochrony cyberbezpieczeństwa Polski na najbliższe 5 lat, bo to jest naprawdę dokument, który był potrzebny, bo ta strategia jest potrzebna i realizacja też. I tutaj to, co w tym dokumencie się pojawia, czyli współpraca właśnie sektora prywatnego i sektora państwowego jest bardzo ważna. I ostatnia teza, jaką stawiamy, to no, cyber suwerenności Polski najbardziej są w stanie dbać Polacy. Ja mówiąc Polacy, oczywiście administracja, bo to jest definicja, to są Polacy, tak? Ale też polskie firmy. I my mówimy tak, potrzebne są silne polskie firmy IT, potrzebny jest silny sektor IT w Polsce, ale w tym sektorze potrzebne są silne polskie firmy IT, no bo one mają naturalny interes w tym, żeby budować bezpieczną e-Polskę. One mają taką potrzebę, bo przecież robią to dla siebie, nie tylko dla państwa. I uważam, że takie inicjatywy jak ta sprzed kilku lat w Estonii, gdzie powstała taka jakby cyberliga, ochotnicza armia, można powiedzieć, do cyberobrony państwa, czy dosłownie kilka tygodni temu w Wielkiej Brytanii, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa, gdzie znów są eksperci z sektora prywatnego, którzy w jakiejś sytuacji są powoływani do tego, żeby ramię w ramię z funkcjonariuszami administracji stanąć i wykonywać jakieś zadania, zupełnie tak, jakby to było wojsko. I my, uważam, pewnie inne polskie firmy też, jesteśmy absolutnie gotowi do takich zadań i jesteśmy gotowi uczestniczyć w projektowaniu takich przedsięwzięć i potem oczywiście w ich realizacji.